Siema, tutaj Juas i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Vampire Survivors. Kontynuujemy sobie trzecie DLC, Emergency Meeting. Zaczynamy dzisiaj pierwszą postać. Zaczynamy. Wybieramy sobie pierwszą postać z tego DLC. Członek załogi, crewmate, jak to woli, Dino. Odblokujmy go sobie. No i tak, ogólnie dość prosta postać, plus 20% do szybkości ruchu i zyskuje premię do statystyk za każdym razem, gdy dowolna broń osiągnie maksymalny poziom. Czyli warto jak najwięcej broni zmaksować i pewnie będziemy często brać bronie, które się łączą. Dwie, o Jezus, aż w mikrofon walnąłem, dwie lub trzy bronie, żeby jak najwięcej broni ulepszać na maksa. No i oczywiście on zaczyna z nową bronią. Report się nazywa. Oczywiście, która jest nawiązaniem do Among Usa. Tak, oczywiście replika Polus, ale tym razem tryb Hyper, który odblokowaliśmy pokonując ostatniego bossa, tego z 25 minuty. Bierzemy to sobie, no i zaczynamy. Jedziemy. Okej, on ma swój utworek też, inny. Jest 6 utworków nowych. Dobra, pewnie będę chciał to wziąć, początek. Ilość się zwiększa o 3, skoro to jest nasza broń startowa. No i zaczynamy. Okej, tak, w ten sposób ta broń atakuje. Wypuszcza takie jakby fale dźwiękowe, które zadają obrażenia. W zależności od tego, w którą stronę patrzymy, w lewo lub w prawo. Jest strumień zaklęć, jest piczą. Możemy ten strumień zaklęć sobie wziąć. Piczona też wezmę, zaraz. Trzy. Będą dwa miejsca, no dobra, może być. Tak, atakujemy tylko w stronę, w którą patrzymy. Nie możemy atakować w górę lub w dół, tylko w lewo lub w prawo. Okej, chyba będę musiał czosnek wziąć, coś mi się wydaje, na początek, bo tak to się źle skończy. Jak go nie będę miał. Prawdopodobnie tak. Dobra, na razie muszę pominąć. Bo ciężko będzie przeżyć. Jak nie będę miał czosnku na początek, coś czuję. Dobra, report, zgłoszenie przetłumaczone zwiększa obrażenia o 5, spoko. No kurde, ciężko się tego używa, to nie jest jakoś super dobre. Jest czosnek, biorę to, bo szkoda trochę miejsca marnować. No ale chyba trzeba to wziąć, żeby przeżyć na początku. Więc niech będzie. I teraz to trzeba jeszcze ulepszyć. O, dobra. I już na drugim poziomie. Jesteśmy bezpieczni. Już nas nie zaatakują przez jakiś czas. Dobra, możemy sobie resztę rzeczy ulepszać. Zgłoszenie. Współczynnik odrzutu. No właśnie, bo ta broń jeszcze ma odrzut. Swój. Mocniejszy. Zadaje obrażenia, jeszcze odrzuca. Tak, no nie wygląda na jakąś super silną broń, tylko na lewo i prawo. Rolę wezmę tym razem. Tym razem sobie zrobię ewolucję w czosnku. Dobra, i teraz no muszę wziąć te zaklęcia, bo zaraz głupio się zrobi i miejsca nie będzie na inne rzeczy w końcu. Więc tak, koniecznie trzeba, na razie pomijam. Dobra, jest nawałnica i trzecie zaklęcie zaraz. O kurde, w skrzynkę wpadłem. Mi się przed nosem pojawiła. O, szkoda, trochę zmarnowałem skrzynkę. No ale trudno, ona i tak chyba nie dawała ewolucji. Co sobie wziąć na początku? Tego wandaliera ulepszonego... Ptaszka, czy może zaklęcia? Zaklęcia chyba są lepsze. Jak się je połączy, bo chyba to jest atak na całą mapę.
I dobra, szukamy sobie tego trzeciego zaklęcia w takim razie. Jak najszybciej. Ulepszymy sobie na maksa ten report też. Dobra. O, teraz o wiele lepiej się zbiera. O, i mogę ich sobie wziąć. No to trochę jest problem, bo teraz jest znacznie więcej rzeczy. Ciężko będzie trafić to, co ja chcę. Ale to jest potrzebne. Tak, to będzie potrzebne do ewolucji tego reportu. Akurat ten czerwony, chyba dobrze mówię. Ale nie no, my sobie go z mapy weźmiemy. Właśnie, po co ja go mam brać teraz? Bez sensu, go sobie weźmiemy z mapy. Bez sensu miejsce marnować. Ogólnie jak tak patrzę, jak będę brał te wszystkie bronie, które się łączą ze sobą, te multibronia, to widzę, że mogę sobie brać skille, jakie chcę chyba. Teoretycznie. Oprócz pameroli. Na to wygląda. Puste serce by się przydało, jakbym chciał ulepszyć... Jakbym chciał połączyć Ventus Sacro z krwawą łzą w przyszłości, o ile to wezmę w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości z miejscami. Jak najwięcej broni, żeby maksować. Dobra, koronę sobie wezmę. Wezmę to puste serce chyba jednak mimo wszystko. Na przyszłość. Pustą księgę też, jak będzie potrzebne. Jednak sobie to weźmiemy. Witam, szanownego pana. O, właśnie. Nowa broń czapki. Ciekawe, czy to jest dobre tłumaczenie? Pewnie nie. To jest broń... Nowa broń, która nie ma ewolucji z trzeciego DLC. O Jezus, nie wiedziałem, że można to u ciebie kupić. To w sumie bym... nie podchodził do ciebie. Ale dobra, wiem, że jedna z postaci na pewno zaczyna z tą bronią. Więc tak czy siak ją zobaczymy jeszcze, spokojnie. Jeszcze będzie w przyszłości. Dobra, ten report cały czas zwiększa, widzę, albo obrażenia, albo odrzut. Oho, co tam, koło fortuny mi zespanowało te kwiaty. No nie, fajnie, dobra, jest na maksa już report, jest. Obrażenia i odrzut ulepszało. Dobra, bo zaraz może być problem, szczerze mówiąc. Ten czosnek za długo nie wytrzyma, niestety. Jest puste serce. Miecz zwycięstwa fajny, no ale teraz nie będę go brał. W tym podejściu. To sobie odrzućmy. Tego na pewno nie będę brał. Dobra. Ktoś się nie chce to zaklęcie pojawić. To może wziąć te czarne skrzydła jednak tego drugiego ptaka. Jak go spotkam, bo jak to się nie chce pojawiać, to ja tracę czas na kolejne levele. Zamiast ulepszać bronię, to skilla ulepszam. W końcu. Jest, dobra, mamy to. Mamy to, są wszystkie zaklęcia. Teraz priorytet, ulepszajmy te zaklęcia, żeby jak najszybciej ewolucję zrobić. I je połączyć. O ile będzie oczywiście taka możliwość. Dobra, rozwalajmy. O, jest jedzonko, poproszę. Te generatory, tak, to jakieś generatory są, tak? Coś takiego. Tutaj z nich wypadają power-upy. Kasa i jedzenie. Podoba mi się ta mapka, naprawdę mi się bardzo podoba. Ale czy to jest moje ulubione DLC z tych trzech? No, za wcześnie, żebym mógł powiedzieć. To jest dopiero drugie podejście, drugi odcinek w tym DLC, ale na razie mi się bardzo podoba. Dotychczas... Proszę, kto się pojawił? Drowner. Na razie drugie DLC jest moim ulubionym. Oskari. Ale zobaczymy, czy trzecie będzie lepsze. Zablokował mnie tu gnojek. O, dobra. Skończyło się. Nie mogłem wyjść przez niego. Z tej lokacji startowej. Nieźle. Wiecie co? Weźmy sobie Tiragisu. Przydadzą się dwa wskrzeszenia, na pewno. Okej, jest jakiś, widzę, sabotaż. Gdzie to jest? Daleko. Ale mamy szybką postać w sumie. Bo tam dojdziemy w miarę szybko. Będzie skrzyneczka darmowa. Chyba. Na razie były same skrzynki. Jak naprawiałem. Jak usuwałem ten sabotaż.
To pewnie cały czas będą, raczej się nic nie zmieni tutaj. O, tutaj gdzieś wszedłem, a tu wsysacz jest. Dobra, możemy go wziąć w sumie. Czemu nie? Bo ulepszamy się szybciej. Chociaż za dużo poziomów to widzę nie będzie z tego. Jak tu się wchodzi? O Jezus, to trzeba... Tutaj jest jakieś przejście dopiero. Naokoło tam. Dobra, weźmy jeszcze ostatni skill jakiś szybko. Znowu Drowner? Drugi raz z rzędu? Czy mi się wydaje? O, ale widzę, że mogę go odrzucać trochę tym reportem moim. No ale znowu mnie gnój zablokował i nie mogę teraz stąd wyjść. Nie zdążę tego naprawić. O Jezus. No dobra, trudno, nie będzie skrzynki. Mam nadzieję, że to mnie nie zabije teraz. Dobra, to nie jest Among Us, to jest Vampire Survivors. Mam nadzieję, że nie zginę przez to. Bo jak zginę, to będzie lipa. Dobra, nie. Na szczęście nie. No, ale... Przez to, że nie naprawiłem, to jakiś dodatkowy event wyskoczył, który mnie rani. No to nie fajnie. Bardzo nie fajnie, ale chyba na szczęście długo nie trwał, dobrze. No patrzcie, no Drowner drugi raz z rzędu chyba. A jak nie drugi raz z rzędu, to bardzo szybko. Po tym poprzednim. Chyba duplikator chciałbym jeszcze wziąć, bo jak tutaj wezmę sobie ten skan na górze, tą broń. Pamiętam, że ona działa na odzyskiwanie i ilość. Pamerole już mam, to fajnie było duplikator znaleźć w sumie. Żeby on się skalował też z tym skanem medycznym, czemu nie? I w sumie z innymi brońmi. Jest duplikator. Czy koniczynę może? Nie no, duplikator sobie weźmy. Super. Więcej pocisków, zawsze fajnie. Mamy już wszystkie skille. To chodźmy po ciebie, kolego. O, wezmę mojego młodszego brata, podniosę chyba. Tak to wygląda. Dobra, chodź tu brat. Chodź tu braciszek. Dobra, czyli teraz jak ciebie ulepszę na maksa, to już domyślam się, będę mógł zrobić ewolucję reportu. O, już mogę zrobić ogólnie ewolucję zaklęć, połączyć je. Dobra, to wróćmy szybko po tamtą skrzynkę na górze, ale ona chyba nie daje mi ewolucji. Jeszcze, no ale wróćmy się po nią. Czy mam coś, mnie leczy? Czy mam coś, co mnie leczy? O matko, Jujas. Chyba na razie nie. Wiem, że ewolucja czosnku mnie uleczy. Oczywiście nie chodzi mi o odzyskiwanie i pamerole, tylko mówię o broniach tutaj. Chyba tylko czosnek będzie mnie leczył. No dobra, to wystarczy, mam nadzieję. Dobra, jeszcze cię nie podnoszę. Chcę tego mini crewmate'a ulepszyć na maksa. I dopiero wtedy. No tak szybko atakuje, że nieprzerwanie widzę. Jest ta bariera dźwiękowa, ta fala. Fajnie, fajnie. Dobra, mam cię. Teraz tak, ty. Dobra, ciebie mamy na maksa. Czosnek, bierzemy skrzynkę. Zobaczmy, dobra, tu nie było żadnej ewolucji, czyli od 10 minuty. Na tym poziomie prawdopodobnie. Skoro mamy jeszcze trochę czasu, to możemy resztę tych crewmate'ów pozbierać. Czemu nie? Dobra, chodź tu. Mini stróż. O, mam jakąś niby tarczę wokół mnie. Coś tam widzę. Jakbym miał kilka poziomów lauru, tak to wygląda, to pewnie od tego mini stróża jest. Okej, dobra. Mini inżynier. Czuję się, jakbym grał w Pokémony, no dosłownie. Złapię wszystkie. Wiecie co, może poczekajmy chwilkę na tą skrzynkę z ewolucją. Trochę nie chcę. Możemy jeszcze po tego duszka pójść. Nie chcę za dużo poziomów łapać, żeby mi się przełamanie limitów nie pokazało. Bo to by były zmarnowane poziomy, jakbym teraz przełamywał limity tych broni nieulepszonych. Możemy po tego duszka sobie pójść. A, ty zamrażasz przeciwników co jakiś czas, dobra.
O, wpadłem w jakąś skrzynkę po drodze, nawet nie zauważyłem. Jakiegoś minibossa pokonałem. No ale dobra, tu jeszcze ewolucji nie ma, dopiero od 10 minuty. Czyli teraz. Pojawiła się faktycznie. No dobrze, mówiłem przy 5 i 10 minucie chyba, sabotaże 2, ale później nie widziałem. Nie wiem, w tym pierwszym podejściu nie widziałem. Tutaj na razie jest tak samo. Dwa sabotaże przy 5 i 10 minucie. Teraz tam jest po prawej na górze. Tam, gdzie faktycznie są sabotaże w Among Us. Faktycznie. I teraz pytanie. Czy naprawianie tych urządzeń z tym sabotażem daje nam skrzynkę z ewolucją, czy nie? Bo wiem, że nam daje skrzynkę, ale czy ona ma ewolucję? To już tego nie wiem. Zaraz się przekonamy, bo chciałbym podnieść tą skrzynkę. Piąteczkę nam dało. I ewolucja jest. Okej. To ciekawe, czy z tego pierwszego sabotażu, który tam był, nie wiem, przy 5, 6 minucie, ciekawe, czy tam jest ewolucja. Orety, nie przeczytałem. Co daje ta ewolucja, bo ja nie wiem. Nie zdążyłem przeczytać. Coś tam czasami niszczy było. Ja nie zobaczyłem co. Już się nie pokaże z powrotem. Chyba nie pokazują z powrotem te rzeczy. A nie, już zniknęło. Coś tam czasami niszczy. A może zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonam. A, widzę coś, zaraz chwila. Aha, rozumiem. Co kilka sekund wybiera jeden rodzaj przeciwnika i chyba go niszczy zupełnie. Wszystkich przeciwników tego typu. Tak, niszczy zupełnie. Ale to jest mocne, strasznie. Co kilka sekund wybiera jednego z przeciwników, który jest na mapie i go niszczy. Absolutnie. Fajne, fajne. Tylko też możemy trafić na przeciwnika, którego akurat jest mało. Ale podoba mi się, podoba mi się. Emergency Meeting. Tak samo się chyba ta broń nazywa, ta ewolucja, jak ten DLC. Dobra, co my tu chcemy wziąć teraz? Raczej wskrzeszeń nie będę potrzebował. Muszę się przyjrzeć, co ja tu chcę w ogóle. Pewnie boski rodowód, jak zawsze wezmę. Odwet. Jest pancerz, mamy. Będą dodatkowe obrażenia, jak będę miał niezdrowia. No pewnie boski rodowód. Uwielbiam tą arkanę, jedna z moich ulubionych. Dobra, tam była skrzynka chyba z tego bossa. Go pokonałem. Trzeba się po nią wrócić. Co kilka sekund zupełnie mi niszczy jednego wroga. Znaczy jeden rodzaj wrogów zupełnie. Fajne, wydaje się mocne. A trzeba mieć trochę szczęścia. Dobra, wybuch zaklęć jest. Będzie silniejsze chyba po każdym tym dużym ataku. Po tym wybuchu. Co kilka sekund niszczy jakiś rodzaj wroga. Fajne, mi się bardzo podoba. Wydaje się silne. Dobra, i teraz się dużo miejsca zwolniło. Weźmiemy sobie na pewno drugiego ptaka, czarne skrzydła. No, tylko muszę go znaleźć na początku. Jeszcze będę miał później miejsce? Chyba jeszcze będzie miejsce. Mogę sobie tak, teraz pistolety wziąć dwa, albo bicz z Ventosacro i pewnie bicz wezmę z Ventosacro. Raczej tak. Czyli może być bicz już i teraz ptaka weź drugiego. Pamiętaj. Bo ptaki szybciej ewoluuje, bo już jest ten jeden ulepszony na maksa. Okej, jest ta broń. Strzela słodkimi odbijającymi się pociskami o losowych właściwościach. No ale dobra, na razie mi to nie jest potrzebne. Zupełnie. Pentagram też nie jest potrzebny. Jest kolejna skrzyneczka. Tylko czy ja ją mogę? Nie, nie mogę jej wziąć. W sumie mógłbym. To czosnek ulepszę chociaż. O, patrzcie, oba pistolety się pojawiły. Dobra, są czarne skrzydła.
Jest super. Dobra, otwórzmy sobie tą skrzyneczkę. Teraz już będą ewolucje. Dobra, jest ten pożeracz dusz. Ten wykrada serca, znaczy leczy mnie i będzie mocniejszy. Im bardziej będzie mnie leczył, czy tam wykradał życie przeciwnikom. Dobra, ulepszamy sobie teraz czarne skrzydła i beach. I czekamy na kolejne skrzyneczki, żeby sobie ewolucję porobić. Dużo poziomów. O, za dużo poziomów. A przełamanie limitów się pokazało. No, za dużo. Zdecydowanie za dużo. Okej, teraz co my chcemy? Nie idźmy jeszcze po tamtą broń na górze, bo mi miejsce zajmie, a tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Możemy sobie po tych trzech... Jak już jest to przełamanie limitów, to trudno. Możemy po tych trzech mini crewmate'ów pójść. Ciekawe, czy tu są jakieś miejsca, gdzie są jacyś specyficzni przeciwnicy, którzy się pojawiają tylko w tym miejscu. No pewnie tak, właśnie na przykład tutaj, zobaczcie. Jest ten mostek z lawą. I tu jakieś magmowe crewmate'y się pojawiają, których nie widziałem nigdzie indziej. Dobra, ale chyba nie muszę ich rozwalać, nie ma chyba za nich jakiegoś achievementa wartego uwagi. Dobra. Mamy wszystkich, teraz chodźmy sobie... Weźmy tą arkanę, zbierzmy, czemu nie? Skoro już mamy dwie, to sobie wcześniej zbierzemy trzecią, żeby już była. No patrzcie, dopiero teraz zauważyłem, bo w tamtym podejściu ciężko było zauważyć, jak było tyle rzeczy na ekranie. O, tymi nożami to chyba ten, sabotażysta, mini sabotażysta rzuca, tak mi się wydaje. Pewnie tak. Tylko nie wiem, który kość mi rzuca jeszcze, no ale na pewno jeden z tych sześciu. No bo nie mam kości, przecież broni. Czyli oni faktycznie coś tam pomagają. Ale dalej nie wiem, jestem ciekaw, poziom drugi i trzeci, ten moralne wsparcie, co to daje u tych wszystkich mini crewmate'ów. Dobra, skrzynkę sobie możemy otworzyć. Jest Vandalier, mamy ptaszki połączone. I zwolniło się kolejne miejsce. Dobra, teraz szukamy Vento Sacro. Dobrze mówię? Źle. Zaraz, zaraz. Dobrze, bo teraz sobie zrobimy krwawą łzę. I będzie mi do tego jeszcze potrzebne Vento Sacro, żeby zrobić... To Fuvala Fuvalo, czy jak to tam się nazywa. Ten dziwaczny item. Dobrze, czyli to możemy odrzucić sobie. O, pojawił się ten strażnik. Patrzcie, co teraz się stało. O, szybko go pokonałem. Patrzcie, co się stało. Dwa sabotaże się pojawiły jednocześnie. To tam jest, trwają erupcje. Tłumy turystów pędzą, by oglądać ten spektakl. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Naciśnij oba przyciski, by powstrzymać turystów. Co to jest? Jakaś antyreklama wycieczkowa. Okej, teraz dwa muszę nacisnąć jednocześnie. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że zdążę. Mam nadzieję, że tak. Dobra. I ciekawe, czy z obu dostanę skrzynkę. Bo jeżeli tak, no to to jest super. Podoba mi się. Mogę już tego bicza... mógłbym ulepszyć. Jeszcze nie było okazji po prostu. Dobra. Ale ostatnio mam szczęście w tym i poprzednim odcinku. Ile piątek mi wypadło? No już nie wiem ile, bardzo dużo. Jest krwawa łza, cztery poziomy jeszcze dla Vandaliera. Fantastycznie. Ej, naprawdę mam spore szczęście. Nie licząc tego, że mi się Drowner pojawił dwa razy w przeciągu chyba 2 minut. To naprawdę szczęście mam dobre. A nie brałem nawet koniczyny. No, mnóstwo tych skrzyneczek z 5 itemami trafiłem w przeciągu tych 2 odcinków. Naprawdę ładnie. Dobra, teraz tutaj. Okej. Jest Vento Sacro, bierzemy. Dużo poziomów. Dobra, mogę jakoś przejść, żeby nie zbierać tej skrzynki? Mogę. Na razie...
Zaraz. Chcę ją zbierać czy nie? Tak, bo ja już ulepszyłem Vento Sacro, no tak. Tyle poziomów wpadło. Dobra, mogę ją wziąć. Dobra, ej, co się dzieje? Patrzcie, dwa razy z rzędu 5 itemów. Chyba w poprzednim odcinku też tak było. Czy na tym poziomie jest jakieś większe szczęście, czy co? No bo naprawdę, to jest... niespotykane. Kurczę, szkoda, że teraz się pudełko trafiło cukierków. A nie później, jak już mam wszystkie sloty zajęte. No trochę szkoda. No ale skoro tak, to sobie może wezmę jakąś broń za darmo. No, tylko co by tu sobie wziąć? Ja nie pamiętam dokładnie, co ja mam przyblokowane, a co nie. Dobra, wezmę sobie jeden z tych dwóch pistoletów. Może będzie szansa na znalezienie drugiego w jakiś sposób. Może się uda, czemu nie? Chociaż super pudełka cukierków to raczej nie, bo tam te ewolucje są. Dobra. No statystyki to musiały mi mocno wzrosnąć, jak było tyle broni na maksa ulepszanych. I jeszcze zaraz będą dwie, ten pistolet i możemy sobie ten skan medyczny wziąć. Dobra. Mamy to. Jest duplikator, jest pamerola, będzie nam sporo zdrowia odzyskiwać. I teraz tak, do ciebie jest potrzebny kto? Duch chyba, dobra. Mamy już i tak wszystkich tych mini crewmate'ów. Do skanu jest duch potrzebny na ewolucję. Do reportu, czyli naszej pierwszej broni, jest potrzebny czerwony crewmate. A, patrzcie, w ogóle dopiero teraz zauważyłem. O Jezus. Jak zrobimy ewolucję tej broni, do której jest potrzebny crewmate, to ten crewmate znika. Patrzcie, nie mam go już tutaj, tego czerwonego. Faktycznie. Albo coś źle widzę, nie wiem, albo jestem ślepy. Ale tutaj go widzę przy mnie. Na mapie jest. Ale nie widzę go tu w itemach. Dopiero teraz zauważyłem, ciekawe. Okej, połączył się. Okej, na razie nie bierzemy tej skrzynki, nie. A, miałem wziąć to Markanę i w końcu ten sabotaż się pojawi. Dobra, to biegnę po nią. Czyli wygląda na to, że jednak Tiragisu nie było potrzebne. Mogłem sobie wziąć coś innego, jakiś skill do obrażeń. No ale jednak dla bezpieczeństwa trzeba było wziąć. Okej, jak dojść teraz do tej Arkany? Tu są jakieś mostki. Przejdźmy się, bo jeszcze tutaj nie byłem. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. No tu się znowu pojawiają te lawowe crewmate'y. Ale chyba poza tym nic nowego nie będzie. Mogę się przejść, przejdę się, pochodzę tu po tym terenie, zobaczę, czy jest coś ciekawego jeszcze. Czy coś rzadkiego się pojawia. Dobra, weźmy wsysa, gdzie jest ta Arkana. Minąłem ją. Dobra. Fajnie, że ten item ma nawet swój efekt dźwiękowy przy ulepszaniu. Dobra, Arkana, co by tu sobie wziąć? Chyba nie ma znaczenia. Podłej pory już nie chcę, mimo wszystko. Nie jest mi potrzebna. Nie chce mi się levelować. Nie wiadomo ile. No pewnie Sarabandę sobie wezmę. Mimo wszystko, dla bezpieczeństwa, bo mam dwie bronie. Mam trzy nawet bronie, które będą z tym działać. I pamerole? Nie, to na pewno to biorę. Będę miał takie leczenie, że w życiu mnie nie załatwią. Dobra, pochodźmy sobie tutaj. Tu jeszcze jest podpalenie. Widzę sobie, leży na poziomie. Wezmę to sobie, ale tu chyba już więcej nic nie ma ciekawego. Oprócz tych lawowych crewmate'ów, Among Us'ów. Chyba nie. Dobra, to tyle. Skrzyneczki właśnie. Zróbmy sobie jeszcze ostatnią ewolucję, o ile dobrze widzę. Dobra. Jest skan medyczny, skan paranormalny. A i losowa premia jest do statystyk. No tak. Zapomniałem, co kilka sekund będzie premia do jakiejś statystyki. Fajne, przyjemne.
Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Tym bardziej jak to pierwszy raz widzę na własne oczy, jak pierwszy raz gram. Będziemy widzieć te nowe rzeczy, no fajnie. Bardzo chętnie kolejne odcinki będę nagrywał z tego DLC. Podoba mi się, no i ogólnie Among Us mi się podoba, sama gra. No to fajne takie DLC crossover. Mi się podoba. Okej, w sumie, no dobra, pójdę na upartego. Weźmiemy sobie te pierścionki i kierunkowskazy. Czemu nie? Zawsze to kolejne itemy, kolejne statystyki. Czemu nie? Dobra. Okej. Po kolejne. Teraz zazwyczaj nie lubię ich brać, bo potrzeba mnóstwo poziomów, żeby je wylevelować, a ja wolę zostawiać poziomy dla broni i skilli. No ale jak już mamy teraz wszystko wymaksowane, no to już mogę sobie pójść. Czemu nie? Chociaż na tym etapie zazwyczaj już mi się nie chce biegać, tylko czekam sobie po prostu, żeby poziom skończyć. Dlatego też czasami, często w sumie nawet, nie biegam. Bo te pierścionki i kierunkowskazy. Jak patrzę na te staty, to faktycznie prędkość i czas trwania bardzo mocno wzrosły. Okej. Szybkość ataku niesamowicie wzrosła. Prędkość ruchu chyba troszeczkę, to są głównie te statystyki, które ulepszone zostały, jak mieliśmy te wszystkie bronie na maksa. Dobra, mamy wszystko. Mamy wszystko. Już kwestia czasu poulepszać tam resztę, co zostało. Możemy sobie te skrzynki pozbierać, zobaczę, może będzie super pudełko z cukierkami. Dobra, no nie wiem jak mam ocenić tę trudność tego poziomu. Wydaje się taki przeciętny. Nie jakiś prosty. Troszeczkę wymagający, ale nie jakoś przesadnie trudny. Nie na poziomie schodów astralnych albo tego Bone Zone'a. Raczej nie. O Jezu, po co ja te skrzynki zbieram, jak jeszcze pierścionka nie ulepszę. Także chyba mapka spoko ogólnie. Jakoś trudna bardzo też chyba nie jest. Tak mi się przynajmniej wydaje, po tych dwóch podejściach. Ej, patrzcie, albo nie wiem. Ja coś mam nie tak ze wzrokiem, jakieś anomalie. Ale nie widzę kolejnego crewmate'a. A, dobra, bo miałem drugą ewolucję, drugiej broni z tego DLC i drugi crewmate zniknął, no tak. Dobra, czyli wszystko się zgadza, czyli nie miałem omamów, oni faktycznie znikają po ewolucjach. Ale ciekawe, bo na mapie ich widać normalnie. Biegają za mną cały czas. Cała siódemka, okej, dziwne. Więc ciekawe, czy ich... Nie no, ich te... Skille raczej działają. Raczej tak, na pewno. Ej, to coś musi być z tą mapą, bo ja nie wierzę, że... Tyle skrzynek z 5 itemami dostaje, to coś z tą mapą jest. Tu jest jakieś zwiększone szczęście, bo to jest niemożliwe po prostu. Nie wiem, czy wyczerpałem całe moje szczęście w Vampire Survivors na cały rok, czy co? Że tu tyle piąteczek mi wyskakuje, a ja nawet kończyny nie mam. Dobra, chwila. A, w sumie nie ma znaczenia, bo to są ewolucje. O, mógłbym dla jaj cudowny księżyc sobie wziąć, czemu nie? Czemu nie? Chyba dawno nie miałem. Już nie pamiętam. Dobra, w tamtym podejściu to jeszcze rozumiem, no bo miałem te... Podłą porę, tak? Czy pory roku? Zawsze mi się myli. Podłą porę, bo pory roku to jest broń. To markana. I tam szczęście mi podwajało, to rozumiem, że miałem... Skrzynki z 5 itemami, ale tutaj to nie wiem co się dzieje. 3 albo 4 skrzynki takie mi wypadły. Z 5 rzeczami. Nieźle. Dobra, chyba tyle. Idźmy sobie gdzieś na otwarte pole, może tam przy wejściu. Jak się poziom zaczyna. No i tyle. Czekamy na ostatniego bossa, jeszcze mu się raz przyjrzę. No i potem już kończymy poziom. Czekamy na żniwiarza. O, jest boss. Znowu się pojawił. Ale nie wiem, czy on nie zadaje obrażeń?
Bo ja znowu nie obrywam od niego, tak jak w pierwszym podejściu. O, i teraz uciekł mi. Albo taki odrzut mam mocny, że tak go odrzuciłem. Chyba odrzut, bo widziałem go na chwilę na górze. Jest dalej. Dobra, to czekamy, aż go rozwalę. Ale dziwne, trochę bez sensu, nie powinien odrzut działać, mi się wydaje, na bossa. A przynajmniej nie tak mocno, bo kurczę, ja go ledwo co widzę. Nie wiem, dziwne. Próbuję go dogonić i nie mogę, bo tak go mocno odrzucam, że nie mogę złapać tego bossa, nawet go zobaczyć. Dobra, chyba go załatwiłem w końcu, bo widzę dwie skrzynki leżące. I raczej zginął boss. Ten skan medyczny to ja tam dobrze widzę, to chyba mnie leczy za 230. Także nieźle. W ogóle masakra, ile ja poziomów zdobywałem tą postacią. Bez tego. Bez arkany tej podłej pory. Pewnie znowu źle mówię, znając życie. Chyba dlatego, że on ma te boosty do statystyk, te ulepszenia, za każdym razem jak broń maksowałem, a tych broni było trochę. No tam rozwój, klątwa, poulepszane. No to w sumie się nie dziwię, że tyle poziomów aż. Mam wrażenie, że on jest coraz silniejszy teraz. Za każdym poziomem. No nieźle. No ale niestety. No już tyle, koniec zabawy. Pojawił się żniwiarz i nas załatwił. Dobra, zobaczmy co odblokowane. Okej, okay. Report dla innych postaci i nowa postać. No dobra. Super, tak z ciekawości chciałem... Emergency Meeting, tak, widać te dwie bronie. Są. Cała siódemka. Co to było? Czasami niszczy wszystkich przeciwników jednego typu. Dobra, czyli dobrze tam było, widać. Okej. Okay. Fajnie, kolejna postać załatwiona. W kolejnym odcinku zrobimy sobie, no po kolei pewnie, inżyniera. No a jak na razie, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to to by było na tyle. Siema. Nie, jednak inżyniera sobie nie zrobimy, ponieważ jest zablokowany dalej. Sorki, mój błąd. No czyli będzie duszek, no dobrze. Okej, czyli jeszcze raz w tym odcinku. To by było na tyle. Siema!